Ja nie jestem z Warszawy. Przyjeżdżałem koło tej świątyni bardzo wiele razy. I szczerze mówiąc, kiedy na nią patrzę, to myślę, że powinniśmy dziękować za Polskę. I ja, kiedy patrzę na tę świątynię, to dziękuję za Polskę. Myślę sobie na przykład o moim dziadku, który stracił życie w czasie wojny, za tę Polskę i myślę sobie za okoliczności, kiedy powstała ta obietnica, że ta świątynia powstanie i trzeba dziękować za Polskę. A kiedy myślę jako ja, to myślę sobie, że najfantastyczniejszą rzeczą, za którą mogę podziękować, to rodzina, którą mam. Za żonę, moje dzieci, za to, że mam to, co mam, że Pan Bóg mi błogosławi. I za to mu dziękuję. Myślę, że mówię dosyć często. Staram się mówić zawsze mojej żonie, jak mi poda obiad albo mi pomoże w czymś. Staram się też mówić moim dzieciom, kiedy mi coś pomagają. Staram się mówić w pracy. Myślę, że mówię dosyć często, ale może mi się tylko tak wydaje.